Zakaz. Ksiądz zaskoczył. Nagranie: ksiądz wchodzi na dach kościoła i tam odprawia mszę. Otwieranie świątyń w Peru z powodu epidemii jest zakazane. Pracujący w prowincji Ambo na południu kraju ksiądz Juan López Díaz znalazł jednak sposób, by publicznie odprawiać mszę. Robi to na dachu kościoła. Msze przyciągają do parafii pod wezwaniem świętej róży w miejscowości Tomajku i Hua kilkuset wiernych, zarówno praktykujących katolików, jak też ciekawskich. Biorą oni udział w liturgii z okien swoich domów oraz z balkonów. Pozostałe 3000 osób śledzą mszę za pośrednictwem internetu. Ksiądz López mówi, że oryginalny i kreatywny sposób sprawowania Eucharystii nie jest sprzeczny z obowiązującym w kraju rządowym dekretem nakazującym zamknięcie świątyń z powodu nasilenia się epidemii COVID-19. Spełnione wymogi i dobra widoczność, jak poinformowała w środę katolicka agencja informacyjna ACI Prensa z siedzibą w peruwiańskiej Limie, sprawowane przez ksiądz Lopeza msze odbywają się przy prowizorycznym ołtarzu na dachu kościoła. Duchownemu towarzyszy zawsze grupa osób z asysty kościelnej. W trudnych warunkach epidemicznych, w jakich się znaleźliśmy, konieczne było znalezienie właściwej formy organizacji Eucharystii, powiedział peruwiański ksiądz, zaznaczając, że dzięki umiejscowieniu ołtarza na dachu udało się zapewnić należyte przestrzeganie restrykcji sanitarnych i dobrą widoczność. Kapłan dodał z ironią, że uczestnicy mszy odprawianych na dachu kościoła obawiają się o życie duchownego z powodu silnych czasem podmuchów wiatru. Póki co trzymam się dzielnie na dachu, w czym pomaga mi łaska Boga oraz dwa kamienie, po jednym w każdej kieszeni, dodał żartobliwie ksiądz Juan. W 33-milionowym Peru, jednym z najbardziej doświadczonych przez epidemię w Ameryce Łacińskiej krajów, dotychczas zmarło po zakażeniu koronawirusem ponad 45 tysięcy osób, a potwierdzono 1,3 milionów infekcji.